Teraz przyszedł czas na rozłożenie na trawniku przewodów ograniczających i doprowadzających. Przewód ograniczający określa teren koszenia dla robota. Przewód doprowadzający jest ważny, bo pokazuje kosiarce drogę powrotną do stacji zasilającej. Stacja zasilająca wysyła sygnały przez te przewody. Robot koszący ma czujnik, który wykrywa sygnał, kiedy dojeżdża do przewodów. Jeżeli wjedzie na przewód, zatrzyma się, skręci i pojedzie kosić w inną, przypadkowo wybraną stronę. Jeżeli kosiarka wymaga doładowania, przewód doprowadzający wyśle sygnał pokazujący robotowi drogę powrotną do stacji ładującej. Rozkładanie przewodu ograniczającego należy zacząć od stacji ładującej. Jeszcze go nie podłączamy, ale bierzemy około 50 cm dodatkowego przewodu i zabezpieczamy w taki sposób. Ponieważ robot koszący, zanim skręci, zawsze przejeżdża kilka centymetrów za przewód, musi się on znajdować w różnych odległościach od przeszkód. Tutaj przydaje się linijka. Ma wydrukowane trzy odległości – 5, 20 i 30 cm. Przy twardych ścianach potrzebuje 30 cm, inaczej przy każdym skręcie będzie się o nie obijał. W przypadku grządek, gdzie nie ma ryzyka zderzenia, wystarczy 20 cm. Jeżeli odległość będzie mniejsza, kosiarka może wyjechać poza krawędź i utknąć. W pobliżu wybrukowanych ścieżek, na tym samym poziomie co trawnik, zalecamy odległość 5 cm. Robot koszący wykorzysta część ścieżki do zawrócenia, nie pozostawiając nieskoszonej trawy. Na żwirowych ścieżkach, takich jak ta, istnieje ryzyko, że kosiarka utknie, dlatego zalecamy odległość 20 cm. Mając takie ścieżki o twardej nawierzchni, można po prostu pozwolić kosiarce przez nie przejeżdżać. Wokół stawów należy zachować 30 cm odstępu, aby mieć pewność, że kosiarka pozostanie na trawniku. Dla większego bezpieczeństwa powinna być tam bariera o wysokości około 15 cm. To tylko odległości orientacyjne. Aby zoptymalizować wyniki koszenia, znając zachowanie robota koszącego w swoim ogrodzie, można odpowiednio dostosować przewody. Szpilki należy wbijać do poziomu trawnika w odległości około 70 cm od siebie. To jedynie odległość orientacyjna, która zależy od wielu czynników. Jeżeli na nierównym trawniku przewody wiszą w powietrzu, potrzeba będzie więcej szpilek. Inaczej robot może przeciąć przewody w czasie koszenia. Można też wyciąć w trawniku wąską szparę łopatą. Należy włożyć przewody na głębokość około 5-10 cm. To bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli trawnik jest nierówny, chcąc bez problemu używać aeratora albo od początku chcąc ukryć przewody. Ale nawet przewody położone na ziemi w ciągu kilku miesięcy będą zupełnie zarośnięte. Jeżeli na trawniku znajdują się przeszkody, w które kosiarka nie powinna uderzyć, trzeba będzie stworzyć wysepki za pomocą przewodu ograniczającego. Otaczając przeszkodę przewodem, nie należy od razu wbijać szpilek, gdyż w drodze powrotnej przewód musi znaleźć się w tej samej szpilce. Jak już mówiliśmy, przewód kładziemy wokół przeszkody. Kierunek jest ważny. Nie wolno krzyżować przewodów. Należy patrzeć na to, jak na przedłużenie przewodu ograniczającego. Przychodząc z prawej strony, zaczynamy po prawej stronie przeszkody. W przeciwnym razie kosiarka nie rozpozna tego jako wyspy i nie będzie mogła przejechać. Zatrzyma się, a my otrzymamy komunikat o błędzie na wyświetlaczu robota.
Zamykając koło w drodze powrotnej, należy umieścić przewód w tej samej szpilce. Tylko kiedy przewody leżą blisko siebie, sygnał zostanie anulowany. Robot koszący nie zarejestruje sygnału i pojedzie dalej. Niektóre przeszkody nie wymagają wysp, bo kosiarka je rozpoznaje. Główna część obudowy kosiarki to czujnik kolizji. Kiedy robot koszący zderzy się z drzewem, samoistnie skręci i pojedzie w inną stronę. Ważne jednak, aby drzewo nie miało wystających korzeni, ponieważ kosiarka spróbuje je uciąć lub zatrzyma się. Należy również uważać przy zdrewniałych krzewach, gdyż kosiarka może się na nich zatrzymać. Należy pamiętać, dobrze na początku przygotować szkic swojego ogrodu, ponieważ później trzeba będzie połączyć przewód doprowadzający z przewodem ograniczającym w centralnym miejscu naprzeciwko stacji ładującej. Po wcześniejszym zaplanowaniu tego miejsca można zostawić tam około 10 cm dodatkowego przewodu. Wracając do stacji ładującej, należy zostawić 50 cm przewodu do podłączenia, a resztę odciąć.